dowódca kompanii podporucznik Bytrych melduje kompanię reprezentacyjną marynarki wojennej do uroczystości. Rozpoczynamy uroczystość położenia stępki pod okręt projektu 621, wielozadaniową korwetę dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie przywitać premiera rządu Rzeczypospolitej, pana Leszka Millera. Chciałbym bardzo gorąco przywitać również pana ministra Marka Siwca, przedstawiciela prezydenta, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam gorąco pana ministra obrony narodowej, pana Jerzego Szmajdzińskiego. Witam jego ekscelencję ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, pana Franka Elbe. Serdecznie witam zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała dywizji Józefa Flisa. Witam również dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej kraju, pana generała broni Andrzeja Dulembę. Bardzo gorąco witam dowódcę Marynarki Wojennej, pana admirała Ryszarda Łukasika oraz towarzyszących mu admirałów i oficerów. Witam liczną grupę senatorów i posłów Parlamentu Rzeczypospolitej. Witam byłych ministrów obrony narodowej, pana wiceadmirała Piotra Kołodziejczyka, pana ministra Janusza Oleśniewicza, pana Wojciecha Okońskiego. Witając państwa w stoczni Marynarki Wojennej, chciałbym w kilku słowach przybliżyć okoliczności, jakie nas tutaj gromadzą. Pierwszą i podstawową to jest 83. rocznica narodzin Polskiej Marynarki Wojennej. Dzisiaj przypada ten dzień. Ale za chwilę będziemy świadkami również towarzyszącej tym głównym obchodom uroczystości położenia stępki pod nowy okręt dla Marynarki Wojennej III Rzeczypospolitej XXI wieku. Mamy przekonanie, że będzie to okręt w pełni spełniający oczekiwania zamawiającego. Gwarancją tego będzie wieloletnie doświadczenie polskiego stoczniowca oraz współpraca z przodującym w świecie niemieckim przemysłem okrętowym. Za parę miesięcy Stocznia Marynarki Wojennej skończy pierwsze 80 lat swego istnienia. W tym okresie budowała wiele okrętów dla Polskiej Marynarki Wojennej i nie tylko, oraz utrzymywała w gotowości technicznej cały stan floty. W 1994 roku stocznia zakończyła z powodzeniem budowę serii 17 trałowców z tworzyw sztucznych, którym dzisiaj stanowią wizytówkę naszej Marynarki Wojennej. W ostatnich latach przeprowadzono też skomplikowane modernizacje wielu okrętów, przystosowując je do standardów NATO. Wykorzystujemy również swoje doświadczenia, budując okręty i statki na eksport oraz remontując wiele jednostek dla armatorów cywilnych. Staramy się w ten sposób jak najlepiej wykorzystać posiadany potencjał techniczny. Zadanie, które dzisiejszym aktem wychodzi z fazy
projektu, a wchodzi w etap budowy, z pewnością podołamy wyzwaniom, jakie stawia przed nami czas. Dlatego też do tego zadania nie podchodzimy sami. Wspierać nas będzie Grupa Polskich Przedsiębiorstw, które w realizacji tego programu znajdą z pewnością nie tylko ujście dla swoich technicznych i technologicznych ambicji, ale również możliwość przyczynienia się do wzmocnienia i przyspieszenia rozwoju polskiej marynarki wojennej. Kończąc swoje powitanie, chciałbym zaprosić do wbicia nitów mocujących symboliczną i pamiątkową tabliczkę do stępki nowego okrętu panów premiera Leszka Millera, pana ministra Marka Siwca, pana ministra Jerzego Szmajdzińskiego, pana generała Józefa Flisa, pana admirała Łukasika, przedstawicieli duchowieństwa, pana księdza komandora Bogusława Wronę, księdza komandora Aleksandra Szełomowa, jego ekscelencję biskupa Ryszarda Borskiego, pana ministra Onyszkiewicza, pana ministra Okońskiego, pana prezesa Norberta von Nitsch. Proszę bardzo. Zapraszam. Szanowni Państwo, jesteśmy świadkami historycznej chwili. Oto pod okręt projektu 621 wielozadaniową korwetę dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej położona zostaje stępka. Uroczyste wbicie linii zmontujących tablicę pamiątkową do stępki rozpoczyna premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pan Leszek Miller. Kolejny nit został wbity przez przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wbijanie nitu zakończył minister obrony narodowej, pan Jerzy Szmajdziński. Korzystając z okazji, ja odczytam treść tablicy pamiątkowej nitowanej do stępki okrętu. Położenie stępki pod korwetę wielozadaniową projektu 621 pod numerem stoczniowym 621/1 Stoczni Marynarki Wojennej, gdy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był pan Aleksander Kwaśniewski, premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej był pan Leszek Miller, ministrem obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej był pan Jerzy Szmajdziński, dowódcą Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej był admirał Ryszard Łukasik, dyrektorem Stoczni Marynarki Wojennej był pan Edward Ostowicki, Gdynia 28 listopada 2001 roku. Na środku tablicy znajduje się sylwetka korwety, z lewej strony logo Marynarki Wojennej, z prawej strony logo Stoczni Marynarki Wojennej. Teraz proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Leszka Millera. Panowie ministrowie, panie wojewodo, panie admirale, szanowni stoczniowcy. Jestem niezwykle rad, że w 83. rocznicę utworzenia Marynarki Wojennej mogę być tutaj, w Gdyni, na Oksywium. Spędziłem tutaj właśnie fragment swojego życia. Wniosłem stąd bardzo miłe wspomnienia i zawsze, kiedy widzę marynarski mundur,
ogarnia mnie trochę nostalgii, trochę wzruszenia. Stocznia Marynarki Wojennej jest nierozerwalnie związana z naszą flotą. Kiedy w 1922 roku rodziły się warsztaty remontowe, to wówczas trudno było przewidzieć, iż z tej skromnej placówki powstanie tak prężna jednostka, która towarzyszy polskiej marynarce wojennej niemalże od zarania. Kiedy patrzymy na historię stoczni, to jak w soczewce widzimy całą historię Rzeczypospolitej i dokonania naszego wojska. Od 1989 roku stocznia realizuje inne obowiązki, inne zadania. W tej chwili wchodzimy w czas realizacji 6-letniego planu modernizacji polskich sił zbrojnych, dostosowania do standardów NATO i w tym dziele unowocześnienia polskich sił zbrojnych stocznia ma swoją rolę. Dzisiaj właśnie jesteśmy świadkami uruchomienia produkcji nowego projektu, projektu 621 nowoczesnej korwety wielozadaniowej, która może walczyć z celami powietrznymi, nawodnymi i podwodnymi. Jestem niezwykle rad, że mamy do czynienia i z polską nowoczesną myślą techniczną, z polskimi inżynierami, technikami, którzy całą rzecz zaprojektowali, a także z wykonawcami, stoczniowcami właśnie, którzy ten projekt zrealizują. To bardzo krzepiące, iż nasz kraj jest w stanie realizować tak nowoczesne projekty, projekty, które mogą być naszą specjalnością eksportową. Wierzę głęboko, że ta nowoczesna produkcja będzie właśnie świadectwem prężności naszej gospodarki i będzie dobrze oceniana i w Polsce, i na świecie. Życzę Państwu, aby z jak największą satysfakcją zrealizować ten projekt, aby Państwo mogli dalej służyć swoim zapałem, umiejętnościami wielkiemu dziełu unowocześnienia naszego kraju, unowocześnienia naszych sił zbrojnych. Żebyście Państwo mogli służyć naszemu krajowi, Rzeczypospolitej, która potrzebuje zdolnych umysłów i rąk do pracy dla dzieła unowocześnienia naszego kraju. Wszystkiego najlepszego.